Siema. Mój siema. Siema, Tomek. I co, patrzysz na mojego Forda? No w porządku, nie? Jak ci się zakup podoba? Opony trzeba wymienić. Nie. No na zimówkach. A ja będę jeździł na zimówkach, bo lada moment zima. Nie, tam nie ma zimy. No. Patrz, fajne. Ci go pokażę w środku. Cykpuch. Dali nawet taki ten, dynks. Cykpyk. Patrz. No, można. I patrz. Gabarnik duży? No, wszystkie torby na enduro wchodzą. Pasy. Nie, no bo gabarnik duży. Duży, nie? Cykfuch. Cykfuch. To jest klucz do kół. Gdzie jest lewarek? Słuchaj, ja ci to trzymam, to jest ekonomiczny samochód bardzo, wiesz? Praktycznie będziemy mogli jeździć z nim wszędzie. Wykręca się. A ty myślisz, że co, że ja już ten... przebiję oponę? Widzę. Nie, elegancko wszystko jest. Pokaż. Jest lewarek, patrzcie. Nie trzeba szukać. Wszystko. Chcesz się gaznąć? No pewnie. 2008? Tak. No ładnie. 2008, ciemne szyby. Na lusach. Na enduro nam nic więcej nie potrzeba, nie? Bagażnik duży. No wszystko wejdzie, wszystkie torby. Śmierdziele. To wejdź. Jak? Tak, to śmierdziele buty. Wcale moje pachną. Tak, fiołkami. No tak. Patrz, sprzęt do live'ów. Nawet odpala ci powiem. Od pierwszego zaciągu linki? No. I jedziemy. No wszystko takie plastikowe, nie? Fajnie. Perfum mam, patrz, zapach. Buty nie będą śmierdziały. Tu na okulary. Dzięki. Nie, no fajnie. Pachnie czym? Czy co czujesz? No to. Bublegum. Od Klaudii, Klaudia sprzedaje. Klimatyzacja dwustrefowa. Tak. Ale do nabicia, nie? Nie wiem. Nie wiem. Radio jest, 5 biegów jest. A co robisz? Włączony. Nie, no jest włączona. Działa. Działa. Mrozi. Mrozi od razu. Mrozi. Eleganckie. Ile to ma na kulane? 260? 260 tysięcy. Ojej. Do szóstki pali na 100. A spokojnie. No, jak spokojnie się jedzie. Może się człowiekowi spieszy. Ja może, a mi się nie będzie spieszyć. Wiesz, do czego będzie jeszcze ten samochód? No. Ten samochód będzie służył mi do pracy. Podróży? Tak, do podróży. Dalekich i bliskich? Tak, dalekich i bliskich. Na enduro. Klaudia, żeby miała co pożyczyć, jak jej się psuje. Scenik, bo się często psuje. A teraz będzie się częściej coś... Patrz, ale pokażę ci coś. No. Zobacz, majster. Szyba się twoja otwiera. Ale spokojnie, Kuba będzie jeździł, to nie będzie się otwierać. O, na pewno nie. Kuba tylko tam z tyłu. Tam z tyłu i live'u niech live'uje. Nie będzie się otwierać. Ty patrz, ale to jest damski, nie? Bo ma lusterkę. Czemu? No ma te. Wszystkie mają. Lusterka. W każdym jest lusterka. W BMW nie ma. A bo to męski. No, to jest męski. A w sceniku jest. W Warszawie. Ale tak mi zrobił, jak było. A czemu? No bo ja tak jeżdżę. Bo mnie słońce razi w oczy. Ale najważniejsza trykwa do live'ów jest. Nie będzie spadać? No. A czemu sobie zmniejszyłeś na 20? Weź, zrób na 20. Cykwu. 16. No a czemu mi zmieniłeś? Sprawdzam ci. Dobra, na 20. Wszyscy oszczędzają na prądzie, to ja też. No.
każą klimatyzację robić w Unii na 19. Nie, na 25. Ty, no to mam źle. Wyłączyć w ogóle. Ale patrz, radio jest, ty. I to nie szumi na włączonej ładowarce, patrz. Oszukane. Trzeba jeden sto. Zobacz. I ten pomad, widzę, jest. I ten pomad jest. I poduszki czynne jeszcze. Ten pomad to brak. No. Nie, no. A, tu jeszcze coś jest, Tomek, patrz, otwórz. Tu podobno jest coś. Widzisz, tu się na rzeka wpina. No. Jakieś media. A być może. Ale zaśmierdziało z tego, ty. Zyskowko, no. Czujesz? Co tam tak śmierdzi? Coś śmierdzi? Weź to, wywal jakieś kokosy, stare zapachy. O Jezu! Zobacz, może tam parę euro jest. Nie ma nic. Nie ma nic? Nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma. Muszę go doposażyć, podkowę muszę po twoje siedzenie tu dać. Po co? No bo to na szczęście jest, wiesz? Lewarek jest, klucze są, wszystko jest. Kolor nawet ty, metalik jest, patrz. Te alusy są fajne, to nie. Ty, a ten, o jak z tyłu się siedzi? Fajnie. Patrz, jak wygodnie nawet, ty. Cyk, fuch. W tyłu. Fajnie. W tyłu. Lepiej by się w tyłu jeździł niż w przód. Tak? No to ja ci kierownicę tu do tyłu przyłożę. Dobre. Chcesz? Nie, bo tu przy ciemniane szyby chłodniej wyjedz, nie? Tak? No pewnie. O, to Kuba będzie w końcu zadowolony. W końcu nie będzie podświetlony, co? No nie będzie podświetlony, nie, nie, nie. Najważniejsze, że jest hak. Ladzi jeździć i obserwować, nie? Dobry Jakub. Jadę olej wymienić w nim. Eko co? Econetic. Tomek, jak będziesz gdzieś tam, a będziesz widział taki znaczek ładny, to zamienimy. No właśnie, a jak tam? To standardowe. Tak? Nie jest to 13. Aha. Czyli co, jak podłączymy, to... Nie, no, nie trzeba właśnie. Aha. Czyli co, lawetę też możemy ciągnąć? Bez problemu, nie? I szybciej pewnie będzie jej... Podoba ci się? Ale patrzcie to. Ja zalałem już sobie Dorisa. Do szyb. Też buble gum. Też był Black Bomb. Dobry jest. Najlepszy Doris. Trochę skrzypi, muszę go przesmarować. Co, Tomek, patrzysz? Tarczy z przodu ktoś wymienił, to z tyłu są gorsze. Mają, to są nowe. Klocki wymienione są, ale hamulce żyleta ci. I tarczy też wymienił. Klaudia, no weź tak sobie do tyłu, zobaczysz, jak to cofa chociaż. Jak to cofa? Jak to cofa, jakie ma hamulce. To mój plecak, ale to śmierdzi z tego. Z czego? No z tego schowka. Nie śmierdzi. A czemu skręca? Wyjeżdżam. Chyba jej się spodobał. To jest 2008 rok, no stara babcia, nie? No myślałem, że będzie starszy idzie, nie? Jeszcze z tymi lampami po długości, nie? No. Widać, spodobało się Klaudii. Podobno nie bity, wiesz? Co, hamulce dobre? Dobre. I piszczy, ma czujniki. Z przodu no ma, i z tyłu. Z przodu i z tyłu ma czujniki, Tomek. Jeździ. Piszczy.
Tak, coś stoi. To teraz ale musisz... można wyłączyć to. A po słuchaj, co? To teraz... A co ty mi chcesz wyłączać? To już nic nie wyłączaj. Słuchaj, ty mnie nauczysz z tą, znaczy z tym, z lawetą jechać. Ja nie umiem, ja na czuja. Na czuja? Na chod, ty kwu, no. Tu można dużo grać. Ale co? Na kontrolę krakcji można wyłączyć, a to jest to od tego. Pyk, fug i nie będzie piszczał. A ma piszczę. No, no tylko mówię. Kontrola trakcji, tak? Tu jest, teraz jest. Teraz jest włączona. Teraz jest włączona. A to jest ten parkingowy, nie? Teraz nie będzie piszczał, a teraz już będzie piszczał. No fajne auto. No, takie do roboty, nie? No takie nie do końca. Nie do końca. Za dobre. Za dobre? Nie no. Byle to mało paliło i się nie psuło. Mało pali, ale chyba to, się nie będzie psuło. Najważniejszy tempomat jest, nie? Tempomat jest i wiesz co jeszcze jest i głośno mówiący, nie? Można telefonicznie. Telefony tu odbierasz. Dobra, już. O. To nie popsuj. Wysiadasz? Nie, na spokojnie. Tak, wysiadam. No i patrz, welur, nie skóra, nie będzie się tyłek pocił. U Oskara w busie to się tyłek poci. Bo tam jest skóra z tego, w pydy dniowała. Dobra. Nie wiem, dobra. Nara, hejo, trzymajcie się. Taki zakup właśnie. Ford Mondeo 1.8. Mówią, że Ford gówno Ford, ale nie każda morda pasuje do Forda. O. No. No. To nara, trzymajcie się, hejo.